Każdy nas poznał po tym stukaniu kreczków, nie? Że każdy wie, że to jest rzędowice. I tyle lat już nasz upa chodził, tata mój chodził, ujki wszystko chodziły, rodzeństwo też, no i myślę kontynuować jak no i dalej. Na to się praktycznie cały rok czeka, żeby tutaj zagrać na tej pielgrzymce, żeby później na tych obchodach uczestniczyć i z powrotem szczęśliwie wrócić do domu. Nogi bolą, ale nie ma źle. To jest piękne, że możemy właśnie tą tradycję tworzyć, możemy poprzez te nasze pielgrzymowanie też włączać się w tą całą modlitwę, polecając Panu Bogu parafię, polecając też całą naszą krainę śląską. Człowieka ciągnie. Człowiek jeszcze ma taką decyzję, bo padało po południu, iść albo nie iść. Tak się zastanawiał, spakowany, że był, iść albo nie iść. Ale tak, nastawia się budzik na rano, stana, pójdę, nie? I to faktycznie, patrzę, nie ma co. Człowieka ciągnie do tego. Planuję chodzić tak daleko, dopóki wyda umieć.